Mam na imię Beniamin. Mam 13 lat. Na co dzień jeżdżę na hulajnodze wyczynowej. Hulajnoga jest moją pasją. Jak chodzę na skatepark, to no jestem podekscytowany i mam tam kolegów, z którymi mogę porozmawiać. Wszyscy siebie rozumiemy, dlatego że wiążemy tą samą pasję. Naprawdę to pomaga. Koledzy na skateparku też są dla mnie jak rodzina. Myślę, że duży zapał do jazdy czerpię oglądając ludzi, którzy jeżdżą w internecie i dodaje mi to po prostu energii, że chcę próbować coraz lepszych trików. Dużą inspirację też czerpię z polskich riderów, bo w Polsce naprawdę jest dobry poziom, ale również zagranicznych. Myślę, że jak naoglądam się dużo filmików, jak naprawdę dużo osób bardzo dobrze jeździ, to jestem naprawdę podekscytowany i kiedy wchodzę w momencie na skatepark, to myślę o tych rzeczach i chcę próbować takie rzeczy, które oni próbują. Jak triki mi nie wychodzą, to jestem całkiem zdenerwowany, ale wiem o tym, że trzeba nad nimi popracować. Jak wyjdzie mi trik, to jest naprawdę potężna satysfakcja, czuję to i jestem no mega szczęśliwy wtedy. Myślę, że każdy, kto jeździ lepiej na hulajnodze, to no, przeżył jakąś kontuzję i ja na przykład miałem no, duży uraz kolana, na którym przeszedłem 2 operacje. Kontuzje lekko przeszkadzają, lecz nie poddaję się i próbuję dalej triki. Nawet pomimo tego, że mnie czasami rzeczy bolą, to naprawdę lubię chodzić nawet wtedy na skatepark, bo zapominam o problemach i czerpię przyjemność z tego, że jeżdżę. Myślę, że jak wyląduje trik, który naprawdę chciałam go wylądować przez długi czas, taki wymarzony, to po prostu jestem bardzo ucieszony, czuję po prostu taką satysfakcję z siebie i nie mogę w sumie przez krótki czas, albo nawet długi, uwierzyć, co się właśnie stało. Czasami buduję swoje rampy. Niedawno wybudowałam u siebie mały kicker i jeżdżę na nim dużo. Nowe triki mi wychodzą. Jak jeżdżę na hulajnodze, to czuję się spełniony i szczęśliwy. Uspokaja mnie to.